energia wodna już była wykorzystywana w starożytności do różnego rodzaju celów. Koniec XIX, początek XX wieku na całym świecie był to wielki boom. Siła wody była wykorzystywana w młynach, w kuźniach. Profesjonalna energetyka pojawiła się tutaj na początku XX wieku. Są kraje, które w zasadzie w większości korzystają z energii wody, takie jak Skandynawia, Szwajcaria, Austria w dużej mierze, Francja ma około 20%. Ona ma tą zaletę, te elektrownie, że po pierwsze są dużo bardziej stabilne od innych odnawialnych źródeł, bo ta woda jednak płynie. Są możliwości regulacyjne magazynowania wody i uruchamiania tych elektrowni wtedy, kiedy jest największe zapotrzebowanie, ale też mogą być w pewnej symbiozie z fotowoltaiką, z farmami wiatrowymi, bo właśnie dzięki temu magazynowaniu wody, wtedy, kiedy już zajdzie słońce, można uruchomić elektrownię wodną. Co daje elektrownia wodna? Ona daje to, że jest stabilne, odnawialne źródło energii. I też jest to tak zwana energetyka rozproszona, ponieważ te małe moce lokalnie są od razu wykorzystywane. Oczywiście jest to do sieci wprowadzana ta energia, ale też nie należy zapominać o wielu innych funkcjach, szczególnie tak przydatnych w dzisiejszych czasach, jak retencjonowanie wody. Są elektrownie wodne przepływowe, są elektrownie przepływowo-szczytowe. Pracują w tak zwanej zwartej kaskadzie. Pracują wtedy, kiedy jest największe zapotrzebowanie na energię. Też są elektrownie zbiornikowe, wielozadaniowe i główną rolą tych zbiorników to często nie jest tylko produkcja energii elektrycznej, ale jest to też przede wszystkim ochrona przed powodzią i przed suszą. Elektrownia szczytowo-pompowa jest to elektrownia, która wtedy, kiedy jest niska cena prądu i małe zapotrzebowanie, pompuje wodę do górnego zbiornika, a wtedy, kiedy jest wysokie zapotrzebowanie, to wtedy produkuje energię elektryczną. Te elektrownie szczytowo-pompowe to jest nic innego jak duże magazyny energii, szczególnie istotne przy obecnych tak zwanych pogodowo zależnych źródłach odnawialnych, jak wiatraki czy farmy fotowoltaiczne. Co to jest elektrownia wodna? Energia potencjalna wody zostaje zamieniona na energię kinetyczną w turbinie wodnej, która napędza generator. Moc elektrowni jest to przyspieszenie ziemskie razy współczynnik sprawności, razy różnica poziomów, razy ilość wody przepływającej przez turbinę. Elektrownia wraz z jazem powstała w 1907 roku, została oddana do użytku. Maksymalny przepust jazu to jest 200 metrów sześciennych wody na sekundę, a mała elektrownia wodna z turbiną typu Francisa, to jej maksymalny przepust wody to jest 3,5 metra sześciennego na sekundę. Jest zbudowana w ten sposób, że na dole jest turbina, przenosi, turbina się kręcąc, przekładnia, podwaja obroty, i na generatorze powstaje prąd, który później jest wysyłany do sieci. Nasza praca generalnie polega na tym, żebyśmy dozorowali tej elektrowni, żeby się nic nie stało w momencie, kiedy jest zanik prądu. Bo to, że my produkujemy ten prąd, to jest jeszcze tak, że w momencie, kiedy operator nas odetnie,
to my ten prąd, który wyprodukujemy, musimy gdzieś zgenerować, więc są tutaj takie specjalne hamulce elektryczne, które pobierają ten prąd, ale my w tym czasie bardzo szybko musimy zareagować i zatrzymać turbinę, żeby się nic nie stało. Ludzie tutaj przychodzą z zaciekawieniem, można podejść do tego budynku z jednej i z drugiej strony, jest taka możliwość. Można go sobie obejrzeć, za zgodą kierownictwa można nawet tutaj zajrzeć do środka. Z dziećmi to jest tak, że muszą namacalnie coś zobaczyć, dotknąć, wtedy dopiero wiedzą i są zainteresowani, a tak jak z zewnątrz tylko patrzą, no bo tutaj tak naprawdę nie wolno nikogo wpuszczać z tego względu, że jest dużo rzeczy, które się kręcą i mogą zrobić krzywdę. Ale tak, jak tutaj z drzwi na przykład patrzą na pulpit, no to jest zainteresowanie. Jest tak zbudowana dawno temu, a jeszcze funkcjonuje. Znajdujemy się na ostatniej elektrowni kaskady rzeki Raduni, miejscowość Pruszcz Gdański. Ten tak zwany hydrowęzeł składający się z kilku jazów z elektrowni starej został ukształtowany już w XIII wieku. Ta elektrownia została zbudowana w 2005 roku. Akurat tak się składa, że ja ją projektowałem. Jest to bardzo nowoczesna elektrownia wyposażona w taki turbozespół kaplano-rurowy z pełną automatyką, także w zasadzie tutaj nie ma potrzeby dozorowania pracy tej elektrowni. Nie jest to być może wielka moc, bo to jest 200 kW, ale biorąc pod uwagę, że są dobre warunki, rzeka Radunia jest rzeką bardzo stabilną, to szkoda byłoby nie wykorzystać tej energii wody. Jest to ósma elektrownia w kaskadzie Raduni. Rzeka Radunia jest najbardziej pracowitą rzeką w Polsce. Znajdujemy się przy elektrowni wodnej Pruszcz 1, bo to jest elektrownia starsza. Jesteśmy właśnie w miejscu, gdzie rozpoczyna się kanał Raduni, który został zbudowany w XIII wieku przez Krzyżaków w celu zaopatrzenia w wodę Gdańska, a także wykorzystania siły wodnej w Wielkim Młynie i jeszcze w innych zakładach wodnych. Ten kanał ma kilkanaście kilometrów długości, biegnie bardzo w większości w nasypie. Jest to elektrownia przepływowa z taką pionową turbiną kaplana. Tą turbinę się generalnie stosuje na niższe spady, a jej zaletą jest to, że jest regulowana ilość wody w zależności od spadu. Elektrownia wodna Straszyn została zbudowana w 1910 roku na potrzeby miasta Gdańska. Senat miasta Gdańska potrzebował prądu do tramwajów elektrycznych. Wtedy było stosunkowo małe zapotrzebowanie na energię elektryczną, bo w zasadzie tylko korzystało się z oświetlenia, no i do napędu tramwajów. Jak tutaj widać, rzeczywiście te wszystkie elektrownie wodne są bardzo takie, mają ładny wygląd architektoniczny, z wyobraźnią są zrobione. Następną elektrownią, taką, która została jeszcze później trochę zbudowana w latach 20., to jest elektrownia Bielkowo. Bielkowo jest elektrownią drugą o mocy 7 MW dla potrzeb miasta Gdańska, ponieważ Gdańsk się mocno rozwijał. Nasza firma Energa
prowadzi cały czas pewne prace modernizacyjne, nawet w tych elektrowniach, które są już wiekowe. Wymieniamy różnego rodzaju, przede wszystkim te części energetyczne, ale też i usprawniamy same turbiny. Tutaj widzimy taki zestaw turbin, które już wyszły z użycia. Turbiny wodne tak naprawdę zaczęły funkcjonować dopiero w XIX wieku. Przedtem siła wody była wykorzystana głównie przez koła wodne. Były tam rodzaje różnego rodzaju kół wodnych, nasiębierne, podsiębierne, śródsiębierne, a w XIX wieku nastąpił przełom. Inżynier Francis wymyślił turbinę, to jest właśnie taka turbina. Te turbiny dalej funkcjonują. Z tym, że to są turbiny, w tej chwili stosuje się te turbiny na większe różnice poziomu, natomiast już w XX wieku inżynier Kaplan, Czech, wymyślił turbinę Kaplana. Tą turbinę się generalnie stosuje na niższe spady, a jej zaletą jest to, że jest regulowana ilość wody w zależności od spadu. I są mniejsze gabaryty. Z takich ciekawszych rozwiązań z XX wieku, tutaj jest pierwsza turbina rurowa, która została zbudowana w Rościnie na Parsencie. W tej chwili tam są już wymienione na nowe, znacznie bardziej sprawne, bo te turbiny rurowe stosuje się obecnie szczególnie właśnie w małej energetyce wodnej. One mają bardzo wysokie sprawności, no i są dużo tańsze koszty wykonania innych robót. Mamy i będziemy pewnie rozbudowywać i farmy wiatrowe, i fotowoltaikę, ale też nie zapominamy o elektrowniach wodnych, które z jednej strony utrzymujemy mimo swojego wieku w bardzo dobrej sprawności. Na pewno będziemy modernizować, poszukujemy też miejsc, żeby inwestować w nowe tego typu źródła energii. Jesteśmy w największej elektrowni przepływowej w Polsce, elektrownia wodna we Włocławku, wybudowana i uruchomiona w roku 1970. Od tego roku elektrownia nieprzerwanie pracuje. Zainstalowana moc elektrowni 162 MW, maksymalny przepływ 1850 przy wodzie wezbraniowej 1260 m sześciennych na sekundę. Obecnie za nami widać pracujące hydrozespoły, pracują trzy hydrozespoły, moc elektrowni aktualnie 63 MW, przepływ 470 m sześciennych na sekundę. Przez okres 50 lat elektrownia była cały czas modernizowana, jeżeli chodzi o całe układy automatyki sterowania, zabezpieczeń. W tej chwili jest to całkowicie bezpieczny obiekt, mówię o elektrowni wodnej, bez zagrożenia dla środowiska i zagrożenia dla systemu. Elektrownia jest również ważnym elementem w systemie energetycznym, ponieważ świadczy usługi systemowe dla naszego układu zasilania odbiorców. Głównym zarządcą wód są Wody Polskie, ponieważ elektrownia jest użytkownikiem wody. Posiadamy na to pozwolenia wodnoprawne oraz instrukcje gospodarowania wody w zakresie pracy elektrowni. Do przepływów, które elektrownia może przepracować, czyli 1800 do 2160 metrów jest spracowywane przez elektrownię, natomiast powyżej, czyli przy fali wezbraniowej oraz fali powodziowej, zarządzanie przepływem przez stopień przejmują Wody Polskie. Elektrownia posiada zbiornik tak zwany górny. Zbiornika dolnego jako takiego nie mamy. Poziom piętrzenia wody na zbiorniku górnym to jest 56,50 do 57,30. Elektrownia pracuje w tym zakresie. Ilość wody, która dopływa do zbiornika,
zostaje odprowadzona przez turbiny na dolną wodę, czyli musi przepłynąć przez elektrownię. Zbiornik włocławski nie jest zbiornikiem retencyjnym, czyli on nie gromadzi wody tak jak zbiorniki retencyjne. Jeżeli mamy przepływy bardzo niskie, czyli przepływ jest w granicach przepływu biologicznego, no to wówczas elektrownia pracuje typowo dopływem bez żadnych wahania zbiornikiem górnym. Czyli ilość wody dokładnie, która dopływa do zbiornika, musi odpłynąć. Nie wolno też obniżać, podwyższać zbiornika w okresie upałów, tak jak w dniu dzisiejszym na przykład. Energia wyprodukowana w naszej elektrowni jest energią czystą, jest energią wody. Przy produkcji tej energii nie używamy żadnych dodatkowych środków do wytwarzania prądu. Jest energią czystą, ekologiczną. Zmienia nam się klimat. Globalnie warunki klimatyczne ulegają zmianie i w związku z tym zmienia się generalnie rzecz biorąc obieg wody w przyrodzie. Czyli mówiąc innymi słowy, mamy coraz to bardziej niebezpieczne, krótkotrwałe powodzie i coraz to dłuższe i to pogłębia coraz to bardziej głębokie susze. I w związku z tym musimy coś zrobić z wodą, po której w tej chwili płyniemy, ażeby może nie tyle ujarzmić, ale w odpowiedni sposób zagospodarować, abyśmy tą wodę mieli. I to wszystko. Czyli mówiąc krótko, na dzień dzisiejszy, skoro wybudowaliśmy jeden zbiornik włocławski, który okazuje się, że tam nie ma powodzi, mamy pewną retencję wód, mamy po prostu energię elektryczną, możemy po niej pływać, po tym zbiorniku. Czyli my nie możemy tego przesunąć w dół do Bałtyku? Oczywiście, że tak. I tak powinniśmy zrobić. I aktualnie tu, w tej chwili, jesteśmy na szerokości przyszłej zapory Siarzewo 1. Przyszłej zapory, która ma być takim stopniem wyrównawczym, podpierającym zbiornik włocławski. Co my otrzymamy? Jeżeli wybudujemy tutaj stopień wodny, a proszę sobie wyobrazić, że tak jak kapitan tutaj stoi jeszcze troszeczkę wyżej, bo 5 metrów do 7 piętrzymy, 7, nie tak jak zbiornik włocławski 11, dzisiaj 15, w wyniku procesów erozyjnych jest różnica stanowodów, my tylko 7 metrów będziemy piętrzyć, czyli to jest taki właściwie zbiornik wyrównawczy, ale nie dość, że nie będzie na tym odcinku powodzi, tu, na tym odcinku, to podeprzemy tak zwany zbiornik włocławski, nie będziemy mieli żadnych problemów takich, które mamy aktualnie z procesami erozyjnymi poniżej. Mamy szereg struktur przechodzących przez Wisłę. One są odsłaniane. Jeżeli my nic nie zrobimy, czy prędzej, czy później będzie tragedia. Będzie katastrofa. W związku z tym musimy tu, na tej szerokości wybudować kolejny stopień. Powstaje zbiornik, który wyeliminuje te wszystkie negatywne sprawy. Będziemy mieli dalej czysto energię elektryczną, który my potrzebujemy, ja nie wiem, czy Państwo wiecie, ale do 2020 roku musimy mieć prawie 12% czystej energii, właściwie 20% czystej energii pochodzącej właśnie z tych, a my nie mamy, więc musimy budować kolejny stopień wodny, który da niewiele, ale zawsze te kilkaset megawat mocy daje. Mieszkańcy słyszą od 71 roku, kiedy przeniesiono, bo tutaj część już była już przygotowana pod budowę kolejnego stopnia, ale wycofano, ale ze względów finansowych, nie było pieniędzy. Wycofano. Od tamtego czasu ludności się marzy o tym, żeby normalnie Wisła funkcjonowała, żeby nie było powodzi, powtarzam, nie było powodzi, żeby było przejście drogowe, żeby mogły statki normalnie pływać, te, które będą niosły na barkach swoje duże bagaże, żeby mogła być turystyka i rekreacja. Przecież możemy podać wiele przykładów europejskich. Rozwój turystyki i rekreacji, co to znaczy? Oznacza to, ile osób może w tym regionie, który ma tak duże bezrobocie, może być zatrudnionych właśnie przy Wiśle.